ma być tutaj bardzo fajne miejsce, gdzie dzieci będą mogły wypoczywać, cieszyć się tym, że mogą spędzać czas razem wspólnie na świeżym powietrzu i dzięki czemu mogą się rozwijać, ponieważ gdyby tylko miały przebywać w budynku, no to niestety takiej możliwości tam nie ma, bo jest tam za mało przestrzeni. Naprawdę jest bardzo dużo osób, również w księgowości, w dziale finansowym, które się chcą zaangażować i które z chęcią odejdą od swoich biurek i jest super, że ktoś organizuje takie akcje. Bo często ludzie chcą pomagać, ale tak naprawdę nie wiedzą jak zacząć i tylko potrzeba tak naprawdę osoby, która to ogarnie, że tak powiem, poprowadzi ludzi na barykady, można tak powiedzieć, żeby się wspólnie zaangażowali, coś zrobili. Każde dziecko ma prawo do swojej własnej rodziny. Jeżeli biologiczna rodzina z jakichś pewnych względów jest niewydolna, czy je porzuciła, to właśnie naszym celem i zadaniem, nas wszystkich dorosłych, powinno być to, żeby temu dziecku pomóc znaleźć nową. Myślę, że jest to fantastyczna inicjatywa i fantastyczna możliwość spotkania się i poznania innych osób z różnych działów, bo tak naprawdę na co dzień nie mamy takiej możliwości, żeby porozmawiać, żeby się tak naprawdę poznać. Wiele z tych osób, które dzisiaj przyjechały, znam z widzenia, wiem, że pracują w Medicover, ale nigdy nie miałam możliwości zamienić z nimi słowa, więc myślę, że to jest naprawdę świetna sprawa. Pracuję. Łopatami przerzucamy ziemię, wyjmujemy jakieś kafle chodnikowe, wynosimy gałęzie i generalnie robimy tutaj jedno wielkie zamieszanie, ale mam nadzieję, że efekt będzie powalający. Efektem ma być piękny ogródek dla maluchów. Dasz radę? Nie wiem! Może wziąć ze mną, bo nie dam rady. Myślę, że też liczę też na rewanż, to znaczy, że jeżeli my jako fundacja będziemy coś fajnego robić, że uda nam się z kolei Was namówić do udziału w naszych akcjach. Dużo dzieci jest chorych, które trafia do wspaniałych rodzin adopcyjnych. Mamy wiele takich dzieci, które jak gdyby na starcie już każdy je spisał na straty.
a okazuje się, że w tej chwili jest dziecko rokujące. Myśmy takiego Mateuszka, którego no, powiedzieli, że liczą się tylko dni, a dziecko ma w tej chwili 2 latka. Więc jest taki fajny Alanek, który też już był jak gdyby spisany na straty, a dziecko się zaczęło fajnie rozwijać, no, ma dużo defektów, ale jak gdyby są szanse na to, że znajdzie się dla niego kochająca rodzina. Bo marzyło nam się takie miejsce, żeby z tymi dziećmi gdzieś wyjść. Myślę, że no, taki ogródek to spełnienie tu marzeń dla nas i dla tych dzieci przede wszystkim, że możemy się nimi tak fajnie na świeżym powietrzu nimi zająć. Sprzęt również rehabilitacyjny, który pomoże naszym dzieciakom, bo to są dzieci nie tylko niezdrowe, tylko z deficytami, chore, ale naprawdę kochane. Pomoże im odzyskać zdrowie, bawiąc się, będą się rehabilitować, będą mogły na świeżym powietrzu, na słońcu spędzać ten czas tak, żeby nie poczuły tego, że są jednak w ośrodku, że są nie w rodzinie. To będzie naprawdę szczególne miejsce do tego, żeby jak najlepiej się u nas czuły. Jestem naprawdę pod wrażeniem, że tyle wolontariuszy z różnych organizacji, z BGŻ-u, z Medicoveru tutaj się właśnie spotkało, żeby pracować na rzecz naszego ośrodka i pomocy naszym dzieciakom. Tutaj widać, że pomoc jest bardzo potrzebna w tym ośrodku. My chętnie włączymy się jeszcze w pomoc, jeśli będzie taka pomoc potrzebna, jak najbardziej. Widać, że ośrodek sam wymaga remontu, czy to malowania, czy innych takich prac, czy budowlanych, czy jakichkolwiek innych.